Mamy tu sześć równań, w których są niewiadome. Chciałbym, żebyście teraz zatrzymali to wideo i spróbowali policzyć, co te niewiadome oznaczają. Ta pierwsza niewiadoma to podkreślenie, co ono oznacza. Co oznacza ten znak zapytania? Co oznacza ten uśmieszek? Jaką liczbą powinno być to A? Ile to jest B? I jaką liczbą jest gwiazdka? No to zatrzymujecie film i liczycie. W takim razie po kolei. Przemyślmy każde z tych równań. Oto. 3 razy coś równa się 12. Pomyślmy, razy jaką liczbę musimy pomnożyć trójkę, żeby otrzymać dwunastkę. No to po kolei. 3 razy 1 równa się 3. 3 razy 2 równa się 6. 3 razy 3 równa się 9. 3 razy 4 równa się 12. Czyli możemy powiedzieć, że podkreślenie to musi być 4. 3 razy 4 równa się 12. Popracujmy teraz nad tym, coś podzielone na znak zapytania podzielony na 4 jest równy 6. Takie równanie to to samo co znak zapytania równy 4 razy 6 albo równy 6 razy 4. Na to samo wyjdzie. A ile to jest? 6 razy 4. 6 razy 1 równa się 6. 6 razy 2 równa się 12. 6 razy 3 18. 6 razy 4 24. Więc to równa się 24. Czyli znak zapytania też musi równać się 24. W tym równaniu znak zapytania równa się 24. W tym równaniu 54 równa się 9 razy uśmieszek. Możemy zapytać: 9 razy co równa się 54? No to policzmy dziewiątkami po kolei. Sprawdźmy kolejne wielokrotności 9 i ustalmy 9 razy co równa się 54. 9 razy 1 równa się 9. 9 razy 2 równa się 18. 9 razy 3 równa się 27. Zauważcie, że zwyczajnie dodaje dziewiątkę za każdym razem. 9 razy 4 równa się 36, 9 razy 5 równa się 45, 9 razy 6 równa się 54. 9 razy 6 równa się 54, czyli uśmieszek musi się równać 6. Jeżeli zamienimy uśmieszek na 6, to to równanie będzie prawdziwe. 54 równa się 9 razy 6. Popracujmy teraz nad tym. 9 równa się a dzielone na 8. To samo możemy powiedzieć inaczej. Jeżeli a dzielone na 8 równa się 9, to to oznacza, że 9 razy 8 równa się a. Gdybym podzielił a na 8 grup, to będę miał w każdej grupie 9. Jeżeli teraz pomnożę 8 grup razy 9 pojedynczych sztuk w każdej grupie, to będę miał wszystkiego razem a sztuk. Ile to jest 9 razy 8? 9 razy 1 to 9. W sumie zrobiliśmy już dużą część tabliczki mnożenia dla dziewiątki. Kontynuujmy to, co wcześniej zaczęliśmy. 9 razy 6 to było 54. 9 razy 7 równa się 63. 9 razy 8 równa się 72. Czyli tutaj możemy napisać, że 9 razy 8 równa się 72. Czyli możemy napisać, że A równa się 72. Jeżeli a równa się 72, to to równanie zmieni się na takie coś. 9 równa się 72 dzielone na 8. Co jest prawdą? Oczywiście 72 dzielone na 8 równa się 9. 9 razy 8 równa się 72. b równa się 20 podzielone na 5. Ile to jest 20 podzielone na 5? Możemy to policzyć na kilka sposobów. Możemy dosłownie potraktować to jako 5 razy b. Równa się 20. 5 razy co? Równa się 20. 5 razy 1 równa się 5, 5 razy 2 równa się 10, 5 razy 3 15, razy 4 20. 5 razy 4 równa się 20. To nam mówi, że b musi być równe 4. b równa się 4, czyli możemy napisać, że 4 równa się 20 podzielone na 5. No, pewnie, że tak. To prawda. 20 podzielone na 5 równa się 4. 4 równa się 20 podzielone na 5. Mamy jeszcze ostatnie. Mamy gwiazdkę pomnożoną razy 2 i to się równa 14. Co razy 2 równa się 14? Sprawdźmy, co na ten temat mówi nam tabliczka mnożenia. Przeszukajmy wielokrotności dwójki. 2 razy 1 równa się 2. 2 razy 2 równa się 4. 2 razy 3. 6. 8. 10. 12, 14. No to razy jaką liczbę? Musimy pomnożyć dwójkę, żeby otrzymać 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 razy 7 równa się 14. No to jeżeli napiszę 7 razy 2 równa się 14, to to się zgadza. To prawda, czyli gwiazdka musi się równać 7. Gwiazdka równa się 7.